Kochani, myślę, że na początku potrzebne są dwa słowa wyjaśnienia co do tego, co się tutaj dzieje, o co tu chodzi. Nie wiem, Adam, już wiesz, o co chodzi, czy jeszcze trochę już? Ponieważ zarówno Iwonka, jak i Adam, wchodząc do kościoła, nie wiedzieli, co ich czeka. To nie jest tutaj nic przez nich wybrane. Ale we wspólnotach, jak jesteśmy, dzielimy się wiarą. Mamy dzielenia w grupkach większych, mniejszych. Mówimy o tym, co Bóg czyni w naszym sercu, w naszym życiu. I kiedyś podczas jednego dzielenia Iwonka na całej diakonii, czy to szczególnie tam była Lucynka, powiedziała o tym, że Pan Jezus na każdej medytacji, na rekolekcjach ignacjańskich właśnie mówił do mnie pod drzewem. I później, ponieważ Iwonka jest artystką, to namalowała to. I dziewczyny przechowywały to w sercu. I od tygodnia, tutaj w garażu, to co było na tym malowidle, jak Bóg mówi do was konkretnie, to próbowały to zrobić. I dzisiaj to, co od tygodnia robią, wniosły do kościoła. I wszyscy jesteśmy w szoku, o co chodzi. Drzewko, pod którym Bóg mówi. Drzewko, pod którym Bóg mówi konkretnie do osoby, którą sobie wybiera. Tak próbowałem popatrzeć na was i na ten ślub, ale na was tutaj w kościele. Chyba zacznę od czegoś, co jest trudne, ale nie wiem, czy jest wiele osób tutaj w kościele, które w tym kościele tyle płakały. Co wy? Nie wiem. Na pewno są osoby, które w tym kościele płakały, bo przychodząc do Boga, wylewamy swoją duszę i są momenty trudne. Natomiast od 2012 roku, jak tutaj przyszliście na rekolekcję dani sakramentalnych, i to był też ten moment, kiedy w kościele wprowadziliśmy, że niesakramentalni mogą iść do komunii, iść do komunii w kolejce, tylko mając rękę na ustach, otrzymają błogosławieństwo. I w tym uczestniczyliście. I to jest tajemnica kapłanów, a widzieliśmy was często, tajemnica kapłanów, którzy to widzą, widzą po prostu łzy. Widzą łzy u niesakramentalnych. I widzieli te łzy, i ja wielokrotnie je widziałem u was. Łzy, które mówią o pragnieniu, że chcę być przy Bogu, chcę Go przyjąć, a nie mogę. I od tamtych rekolekcji w 2012 roku nieustannie tu przychodzicie. Nieustannie przychodzicie z głodem, żeby przyjąć Jezusa i z tą niemocą, żeby Go dotknąć. I teraz to się poukładało, że możecie stanąć przed ołtarzem. I Bogu dzięki, że ten moment nastąpił. Myślę, że ta droga, którą razem przyszliście, aczkolwiek u Adama się ona zaakcentowała tak mocniej podczas wyjazdu w Bieszczady, półtora roku temu, że od tego momentu przestał być mężem Iwonki, w sensie takim, że zawsze w cieniu skrzydeł, tylko że oto ja jestem opiekunem też w młodości, samodzielnym opiekunem. Natomiast wasza droga tutaj miała wpływ na cały rozwój od 8 lat tutaj duszpasterstwa. Dlatego, że nieustannie zadajemy sobie pytanie, nie tylko tutaj, ale w kościołach, w parafiach różnych, co mogą niesakramentalni? Co mogą? I nieustannie w różnych miejscach jest ograniczenie, tego nie mogą i tego też nie mogą. I przez wasze nawrócenie na rekolekcjach, gdzie powiedzieliście, chcemy służyć Bogu, co możemy więcej zrobić? Czekamy, ale chcemy Mu służyć. I z tą informacją, jak nieustannie, szczególnie Iwonka dopingowała i chcemy służyć, a w duszpasterzach rodziło się pytanie, i nie tylko w duszpasterzach, mogą czy nie mogą? Mogą czy nie mogą?
I przerabialiśmy każde z tych pytań i przed Bogiem, i w rozmowach, i one się kończyły odpowiedzią mogą. To też mogą. Kiedy po zesłaniu Ducha Świętego, po całej uroczystości, rok 13, Iwonka chce być w posłudze modlitwy tańcem. Może czy nie może? To nie było tylko moje pytanie, Iwonki. To było też pytanie dziewczyn dookoła i osób z diakonii. Może posługiwać czy nie może? Na biało ubrana. Może czy nie może? I odpowiedź była może. Ma służyć Bogu i pociągać innych niesakramentalnych, żeby też się angażowali i też służyli w Kościele. Później był taki moment, jak robiliśmy kaplicę świętego Krzysztofa. Tam był projekt artystki, którego nikt nie mógł wykonać. Jak Adam popatrzył na ten projekt, powiedział, wykonam, wykonam, to można zrobić. I ta cała konstrukcja, na której są malunki i tak dalej, to właśnie spod ręki Adama. My na to patrzymy, ale to jest ten moment, angażuję się, chcę, szukacie, jestem do dyspozycji. Ale bardzo ważny moment w rozwoju duszpasterstwa był, kiedy była pierwsza uwielbieniowa Łódź Ratunkowa w 2015 roku i powstała grupa Młodość Lubię To. I grupą Młodość Lubię To, oprócz duszpasterzy, zajmują się dwie osoby. Jedna, która jest już pracownikiem, a druga nie. Iza Woropaj i Iwonka Dytrych. Dwie osoby, które odpowiadają za formację młodych, które tworzą to wszystko. Młodzież ma niesamowity dług wdzięczności wobec każdej rozmowy, każdej posługi, którą wobec was pełni Iwonka i Adam. I znowu było pytanie, mogą być odpowiedzialni, czy nie mogą? Mogą, czy nie? Niesakramentalni. Mogą tak służyć w Kościele, żeby przygotować dzieci do wiary? Do tego, do życia sakramentalnego. I znowu, zmagając się z tym, odpowiedź brzmi, mogą, mają służyć w Kościele. I oni się nieustannie zbliżali w ten sposób. Zbliżali się do ołtarza, a jednocześnie płacząc przy każdej komunii świętej. Najbardziej jak synowie, pamiętam, 2 lata temu chyba tak, przyjmowali pierwszą komunię świętą tutaj w Kościele, nasi ministranci. I znowu wytłumaczyć dzieciom, ale zmagali się z tym. Łatwiej jest po pierwszej komunii więcej już nie przychodzić do Kościoła, żeby się nie zmagać z tym pytaniem. Dlaczego wy macie iść, a my nie możemy? Iwonka z Adamem ten trud podjęli. Trud trudnych rozmów, które no, trzeba by zapytać Kacpra i Filipa, czy coś z tego zrozumieli, ale ich zaangażowanie jest takie, że przychodzą na spotkania, że chcą być przy ołtarzu, że nie widziałem takiej mszy świętej, żeby ci młodzi chłopcy nie byli u komunii. Zawsze są. Tak są wychowywani. Pamiętam, jak znowu ta tutaj, to, co widzicie w Kościele, ta cała wykładzina, to Iwonka ją projektowała. I jak w jej sercu było, że ten kolor czerwony, on obejmuje ołtarz, że to jest jak my idziemy tutaj do Pana Jezusa. Idziemy, obejmuje ołtarz i do tabernaklum, ta droga. Jak ktoś z was był tutaj z bliska, to może to widział, ale jej myśl, nie mogąc przyjmować komunii świętej, będąc niesakramentalną i przeżywając w ten sposób Eucharystię. I waszej tej drodze tutaj przy Panu Bogu, ten moment kulminacyjny, to jest ta kaplica, którą nie można było zrobić, bo za trudne, bo za dużo szczegółów, bo za dużo. I w końcu, jak oni wzięli to w swoje ręce, to skończyli. I dlatego mamy dzisiaj adorację tutaj w Kościele i to tak wygląda, że jest spójne ze wszystkim i to właśnie dzięki wam. Więc jeszcze taki pamiętam moment, który bardzo poruszył kiedyś na forum charyzmatycznym. Był pomysł, żeby zrobić drogę krzyżową. Ci z was, którzy wtedy byli na hali, na pewno pamiętacie ten krzyż, który wędrował. I był taki obraz, że tak to ma wyglądać, ale znowu
jak ten krzyż zrobić, taki duży. Adam, ty pamiętasz na pewno wymiary dokładnie. Ja wiem, ile on miał. 8 na 10, coś tego typu. Ludzie mieli go na rękach. Kilkadziesiąt osób naraz. I jak już nie było pomysłu, kto to ma zrobić, jak to zrobić, a jak to przewieźć, to Adam mówi, ja ten krzyż zrobię. I go zrobił, że był ciężki i duży. Później, jak nie było go jak przenieść z hali tutaj do kościoła, to z młodzieżą nieśliśmy go ze skorupki tutaj. Czy jeszcze gdzieś go przynosiliśmy, już nie pamiętam, ale było tych momentów, że z młodymi idziemy z tym krzyżem po chodniku, o ile się gdzieś mieścimy między lampami. To jest wspólne doświadczenie tego, co budujemy razem. I dzisiaj to wszystko sprawia, że ta uroczystość tak wygląda. Ja się bardzo cieszę, że oddaliście pałeczkę zupełnie tego, co jest w kościele, wspólnotą. Że jak się z tego jak zrozumiałem, że to wspólnoty podjęły decyzję, że tu jest świeczka, a tutaj kwiatki, na nic nie mieliście wpływu, zaufaliście. Bo takie zaufanie dajemy sobie we wspólnotach, wiedząc, że jesteśmy kochani i z miłości to wszystko się tutaj dzieje. Młodość, zespół młodości, który gra, próbowali kilka wieczorów kolejnych, żeby to jak najlepiej wyszło, to wszystko jest z miłości. Że chcemy wzajemnie tę miłość sobie okazywać. Ja jako proboszcz tylko mogę powiedzieć, że się cieszę, że ten kościół jest waszym domem, że nawet nie musieliście pytać, czy to drzewko można wnieść, tylko po prostu wnieśliście. I po prostu stoi. I sam się dowiedziałem dopiero 2 godziny przed ślubem, co ono oznacza. I że to jest miejsce, gdzie Bóg mówi. Także Bogu dzięki za to, że dojrzewaliście do tego sakramentu właśnie w taki sposób. Bogu za to dziękuję, za wasze świadectwo wiary. I niech ten sakrament i to, co się dzisiaj teraz wydarzy, niech dalej będzie ku rozwojowi. I na ich życzenie to jest nie koniec. Czyli będzie jeszcze czas, nie wiem jaki jest przewidziany, ale przewidziany jeszcze czas uwielbienia w Kościele. Także każdego z was, kto chciałby jeszcze zostać, żeby pomodlić się razem z tym wszystkim, co młodość, lubię to i diakonia tańca przygotowały, to bardzo do tego zachęcam. Chcę wam też powiedzieć, że po tej uroczystości jest zabawa, wesele w sali teatralnej i znowu zobaczcie wybór Iwonki i Adama, że nie gdzieś sala w mieście, zaproszenia, tylko wspólnoty i rodzina zaproszone razem, a wspólnota młodość to jest 120 osób. Diakonia tańca, nie wiem, 30? Coś koło tego. No i do tego jeszcze ci, co przychodzą ze innych wspólnot, niesakramentalni, 40 osób i tak dalej. I na sali teatralnej z rodziną razem plan jest, że długo będziemy tam i żeby dalej się cieszyć. Tylko znowu zobaczcie serce Iwonki Adama. Chcemy razem. I większość niesakramentalnych, którzy mają ślub, właśnie podejmują taką decyzję, bo we wspólnocie niesakramentalnych, nie wiem, który to jest ślub, 6., 7. I co ciekawe, te małżeństwa zostają w tej wspólnocie, bo mówią, to co nas jednoczy, to rozumienie głodu Eucharystii. I nawet jak już możemy Eucharystię przyjmować, to nie zrozumie ktoś, kto ma ten głód i nie może go zaspokoić, zaspokaja pod drzewem, na modlitwie, ale nie może podejść do ołtarza, aby przyjąć Pana Jezusa. I to jest coś, co tę grupę, ten głód wspólny jednoczy. I spotykają się zawsze w pierwszą środę miesiąca w kaplicy świętego Krzysztofa, gdzie mozaikę, która jest w tej kaplicy, właśnie niesakramentalni wybrali. Gdzie jest święty Piotr, którego Pan Jezus wyciąga z wody i przytula. Także niech to słowo takiego podsumowania też tego wydarzenia, które jest naszym świętem, świętem wspólnot, niech nas jakoś obudzi do wdzięczności za dobro, które Bóg czyni
przez każdego z nas, jak tu jesteśmy. Bóg czyni wiele dobra i chce tym dobrem z innymi się dzielić, tak jak czyni dobro przez Iwonkę i Adama, i tego dobra doświadczamy, za co im dzisiaj, myślę, że tą uroczystością doświadczyliście takiego wielkiego dziękuję za waszą posługę. A jeszcze jest tyle niespodzianek na sali teatralnej, że to wszystko tutaj już przed wami.